W dzisiejszym programie chciałem przedstawić Wam reżysera Michała Pieroga Wajda. Wtedy reżyser, który nakręcił Pietnie w 3D, Ruchome szczęki, no i Spływ rekina nad ocean. Panie reżyserze, co jest najlepszą rzeczą w filmie? Chyba chciałbym powiedzieć najważniejsze. To ja powiem po kolei. Jak to się układa, niekoniecznie chronologicznie. Po pierwsze miejsce. Miejsce jest bardzo ważne. Znajdujemy się na terenie elektrowni w Czarnobylu. Promieniowanie jest nadal bardzo wysokie, jednakże postaramy się pokazać, jakie niebezpieczeństwa nam zagrażają w dalszym etapie podróży. Jest tam jeden z osobników. Jak widać, chyba szuka jedzenia. Musimy być bardzo ostrożni. Ponoć ci ludzie są strasznie niebezpieczni. Dla pożywienia są w stanie zabić każdego. Promieniowanie nie ma na nich żadnego wpływu. Mutacja dosięgnęła tego stopnia, że to promieniowanie... Uciekajmy! Uciekajmy! Po drugie, aktorzy, którzy są rdzeniem filmu. Buongiorno, synowie. Trzeba kogoś... Zabić, jakby ktoś nie zrozumiał. Kto się tego podejmie? Nie no, z tymi statystami. Jeszcze raz próba, no zapomnij mi tekstu, no! Po trzecie liczy się pomysły. Pomysł jako niematerialna idea. Hello, I'm Burgess and I will show you how to survive in Alaska forests. First of all, you must eat. Oh, there's some books. Books and worms are full of proteins. Oh, here's a nice one. It's a sweet and tasty. You must drink too. You can take a water from the lake like this. You can make a water from the snow or ice or from grappa ice. And first of all, you must find a place to hide. You can sleep in the forest or in a abandoned house like this.
Now you know how to survive. I'm Birgeles, and this is surviving tour. Beer, dinner! Not now, Mom! A potem już tylko kaskaderzy, robotnicy, panie robiące kawę, chłopcy na posyłki. Dolać! Wizażystki. Oświetleniowcy. Raz, dźwiękowcy. Raz, dwa, raz, dwa. A co z pana najnowszym filmem? No, tytułu filmu nie zdradzę, gdyż to by zniszczyło koncepcję, ale mogę, prawda, powiedzieć... A właściwie dobrze, film obejrzymy. Ale zanim obejrzymy film, złotą radę na dzisiejszy wieczór przedstawi moja asystentka Marysia. A więc Marysiu, przedstaw swoją złotą radę na dziś. Dobrze, dziękujemy Marysiu, nie rozprędzaj się. To była złota rada Marysi. Dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję też za wypowiedź. Dobranoc. Cześć, jestem Karol. Jestem uzależniony. To już 17 lat, odkąd wpadłem w to bagno. Jak kiedy się urodziłam, pierwszy raz się zaciągnęłam. To było cudowne uczucie. Już wtedy wiedziałam, że nie będę mogła bez tego żyć. Najbardziej imponuje mi mój przyjaciel, który rzucił to gówno raz na zawsze. Teraz odwiedzam go na cmentarzu. Wstydzę się przed sobą, przed rodziną, przed przyjaciółmi, nawet przed całym światem, że jestem uzależniony od powietrza. Powietrze. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, incredible. But bigger, and the original jungle is massive. Yes, original jungle is here. No, but we it goes, I am the ja się przyglądałem, a również na koniec.